Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Planet Crafter. Jeżeli Państwo są ciekawi, w jaki sposób, wedle jakiego klucza dobieram ostatnio gry, to chodzę sobie po Steamie i szukam takich gier, które są... jak to one się nazywają? Pozytywnie... przeważająco pozytywne oceny mają. I mam taką listę gier i sobie je testuję. Jak mi się spodobają, to potem pokazuję je na streamach, pokazuję je na YouTubie. Dzisiaj wspomniany Planet Crafter, który... wygląda nieźle, więc zapraszam Państwa do tej przygody kosmicznej. Ciemności są takie u mnie, bowiem to jest ciemna przygoda. Chociaż może nie do końca jest taka ciemna. Jak widać, jest czerwona. Ale to dlatego, proszę Państwa, że jest to czerwona planeta. A to proszę Państwa, jakby... musimy sobie dopowiedzieć trochę historii tutaj. Bo... ona jest nieopowiedziana do końca. Plan jest taki, że... zamysł jest taki, że spadamy z kosmosu na planetę i naszym zadaniem jest terraformowanie tej planety. Sprawienie, by ona nadawała się do zamieszkania. Gra jest w Early Accessie, może Państwu się spodoba. Ja sobie ją kupiłem sam, zapłaciłem za nią 79 złociszy. Nie wiem, czy jest to Mars. O, można wiadomość przeczytać. Witajcie, witaj na planecie, do której zostałeś przypisany. Muszę zrobić coś takiego, co się nazywa Terraformation Index. Czyli muszę terraformować planetę. Ja, jeden, pojedynczy, samotny kosmonauta, mam zadanie ocalić całą planetę. Znaczy, zbudować całą planetę na potrzeby ludzkości. I to są rzeczy, które można zbudować. Potrzebujemy plecaka i potrzebujemy... zbiorników z tlenem. W tym celu będzie potrzebne żelazo, kobalt, żelazo i magnez. Poszukamy takich zasobów. Żelazo wbrew pozorom nie jest łatwe do znalezienia, ale proszę bardzo. Tu mam plecaczek, miejsca za dużo nie mam. Jakbym dla Państwa, z Państwa perspektywy, był zbyt ciemny... co tam miało być? Kobalt, żelazo? I co jeszcze będzie? Nam potrzebne. To jest tytan. Będę udawał eksperta, ale nie jestem. Żebyście Państwo się nie zdziwili. Może tutaj będzie. Silikon. O, tlen się kończy. W lewym dolnym rogu mamy zapasy tlenu. O co muszę się teraz troszczyć? Muszę się troszczyć o to, żeby mi tlenu nie zabrakło, bo się uduszę. Żeby mi powietrza nie zabrakło, znaczy żeby mi wody nie zabrakło, bo uschnę. I żebym się najadł, żebym nie był głodny. Biednie wygląda? O! Panie kochany, zobacz! Ten cały kosmos. W ogóle to chyba nie jest Mars, nie? Mam wrażenie, że to jest jakiś księżyc, ewentualnie jakieś planety. Nie wiem, co tam w oddali, ale to... to wygląda na księżyc planety. Ale nie będę zgadywał, co to jest za miejsce. Mamy trochę zapasów tutaj, żeby nam ułatwiły przetrwanie. I zaczniemy od plecaka. Cyk. Za duży field of view? Też mam takie wrażenie. Magnes muszę znaleźć. Też mam wrażenie, że jest field of view za duży, ale jak go zmniejszę, to mam takie pole widzenia. To jest, field of view jest ustawiony na 90. Czy będziesz grał WoWa za 7 dni, a co? Planujesz urlop wziąć, żeby mnie pooglądać? Cholera. To spróbuję. Tak trochę jest, tak trochę jest a la Subnautica. Mi się to spodobało. W związku z tym, że mi się spodobało, to pokazuję Państwu. Jakby mi się nie spodobało, to bym nie pokazywał. Bo to na pierwszy rzut oka to jest tylko zbieranie materiałów i budowanie rzeczy. Ale jest to odrobinę bardziej złożone zagadnienie. Te leżące na ziemi surowce kolą w oczy. Też mnie zakolały, ale potem się przyzwyczaiłem. Teraz musimy stworzyć sobie urządzenie do konstrukcji i dekonstrukcji.
Magnezium, silikon, magnezium. Szukamy magnezium. Silikonu trochę. To jest chyba titanium. Tlenu już mam trochę więcej, więc nie musicie się Państwo martwić o moją zdolność do przetrwania. Żelazo się zawsze przyda. Muszę pilnować, jak będę na połowie tlenu, to muszę szybko wracać. Silikon. Zaraz, co ja mam? Tytan i magnes? Czy co? Ulera. Już zapomniałem, co ja mam zbierać. Samo żelazo znajduję. Czy ja myślę... O, matko jedyna. Czy nowe GTA, młody człowiek pyta na czacie, będzie na silniku Unreal Engine 5? No nie, panie kolego, i to nie jest kwestia tego, co ja myślę. To jest kwestia tego, co każdy wie. Silikon. Nie będzie to silnik Unreal Engine 5. Jak to wygląda? Jestem ciekaw. To magnezjum. Potrafię rozpoznać tytan. O, już pełna para, tak na dzień dobry. Ledwo wszedłem, a ty mi już tutaj... Nie, silikon, nie. Cholera, znowu silikon. O. To może być magnezjum. Zapamiętajcie, magnezjum wygląda jak kwiatek wychodzący spod ziemi. To jest, wspominałem o tym, że to jest Early Access, prawda? Brandaj, dziękuję za suba. Spokojnie, proszę państwa. Zaraz sobie podniosę ciężarek. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze tutaj ogarnę podstawowe kwestie. Patrzcie, tam jest jakiś statek rozbity. Wody mi trochę ubywa, ale chyba nie musimy się tym przejmować. Mamy narzędzie wytwórcze i narzędzie dekonstrukcyjne. Okej. Muszę zbudować apartament mieszkaniowy. To jest coś takiego, a to wymaga już tytanu. Co tak sobie śmiało chodzę, nic nie atakuje. No na razie nic mnie nie zaatakowało, więc jestem odważny. Nie, to żelazo. To jest żelazo, tytan może być tutaj. Jako, że na pewno zbuduję wielką, niezwykle sprawnie działającą bazę kosmiczną, to znajdźmy miejsce, które potencjalnie mogłoby być rozległe. Na przykład tutaj. Okej. Ja lubię takie budowanie segmentami, muszę państwu powiedzieć. Nie lubię takie budowanie deska po desce, bo... Ale też nie chciałbym, żeby ta baza się unosiła nad ziemią. O Jezu, tlen mi się skończył. Nie zauważyłem. Tak się w tej kreacji mojej bazy zagubiłem. Czy dzisiaj nie miało być bobrów na streamie? A to jest słuszne pytanie. Miały być bobry na streamie, ale postanowiłem je odłożyć na później, dlatego że przed chwilą grałem Farthest Frontier, co jest grą taką tajkonową. Więc pomyślałem sobie, a kurde, dla odmiany, jak mam coś pokazać innego, to może spróbuję pokazać coś w innym stylu. To może być dobre miejsce na bazę, nie? Może to będzie dobre miejsce. Okej. Plecak mam załadowany.
Ciemno jest, nocka przyszła, no co wam powiem. Ups. O nie, rozebrałem wszystko na części. Nie taki był plan. No nie chciałem, żeby po prostu się unosiła w powietrzu. Musi być perfekcyjnie. Może teraz będzie lepiej, nie? Wiem, że jest ciemno, ale spokojnie. Zaraz... A to jest... Aha, słuchajcie. To, co tam się świeci. Podstawowa lekcja astronomii to jest planeta, która odbija światło słoneczne. Tak jak księżyc nie świeci, tak planety też nie świecą. Odbijają po prostu. Światło gwiazdy. Czy jutro stream będzie z konferencji NVIDII? A co? Może być coś fajnego? Dobra. Tutaj mogę chyba wody sobie wypić trochę. I może zjem kanapkę. Tak jest. Moja baza tam obiecująca powstała. Teraz zobaczymy, jakie jest pole do ewentualnej rozbudowy. Trzeba będzie odwiedzić tamten statek. Ale coś mi mówi, żeby taki statek odwiedzić, to trzeba by najpierw się zaopatrzyć w zapasy tlenu. Sprzątajmy tutaj. Dużo żelaza. Żelazo zawsze jest deficytowym towarem. O nie. Tak myślałem, że to będzie problem. Niestety, nie będzie można tutaj zbudować sobie tej struktury, rozszerzyć, bo jest nierówność terenowa, ale spokojnie przewidziałem to. To wszystko jest zgodnie z planem, okej? Szczęśliwie w tych strukturach można sobie... Co można sobie? Zaczerpnąć tlenu. Tak, to zdecydowanie jest trochę jak Subnautica. W lewym górnym rogu mamy informacje na temat tego, co przydałoby się wybudować. Jakbym ja Państwa chciał wciągnąć w tą opowieść? Dobra. Proszę Państwa. Powiedziałem o tym na początku, że naszym zadaniem, ważnym niezwykle, jest terraformacja tego tutaj. Uznajmy, że to jest księżyc. Dobra, zainstalowałem monitor, ale potrzebuję prądu. Być może turbina wiatrowa wystarczy na razie. Dobra, za daleko jestem od obiektu. Czy mogę dalej iść? Okej, postawmy ją tutaj. Czy to jest do chillowania gra? Na razie jest do chillowania w tym Early Accessie. Oto, proszę Państwa, podstawowa informacja, która pozwoli nam steraformować ten świat. Mamy tlen, ogrzewanie i ciśnienie. Musimy to zmienić, poustawiać tak, żeby wszystko było fajnie i żeby się rozwijała cywilizacja. No dobrze. Można też zrobić wiertło. Na początku myślałem, że wiertło służy do tego, żeby wydobywać jakieś surowce, ale tak naprawdę chodzi o zmianę ciśnienia. Próbujemy stworzyć takie warunki dla wegetacji roślinnej, więc pracujemy nad tym. Właśnie. Postawimy biureczko sobie eleganckie.
I zamontujemy mniejszy ekran. Nie wiem, czy one tu kolidować ze sobą nie będą trochę te ekrany. Trochę na siebie nachodzą, nie? To zróbmy to ciutkę inaczej. Zrobimy tak. Główny ekran informacyjny postawimy sobie tutaj. Pięknie. Biureczko. Postawimy tutaj. I... pierwszy monitor tu. A drugi monitor za chwilę postawimy tutaj. To jest interfejs, który pokazuje nam drzewko rozwoju i rzeczy, które możemy odblokować i które możemy wybudować. Z tego, co się orientuję, tych wszystkich rzeczy przybywa wraz z tym indeksem terraformacyjnym, który jest w prawym górnym rogu. Chcemy, żeby był jak najwyższy. Właściwie celem jest osiągnięcie 175 tysięcy. Ja mam teraz 24. Więc... długa droga przed nami. Okej. Okay. Co potrzebujemy? Magnezium. No jest dużo rzeczy, tak, ale podoba mi się też... bardzo łagodny jest ten próg wejścia. Czyli zaczynasz na dzień dobry, jedyne o co się musisz martwić to tam tlen. Ale potem się zaczyna robić odrobinę bardziej interesująco. Czy w Satisfactory grałem? Nie grałem. Szykuję się do ogrania tego, szczerze mówiąc, ale mój barber gra w Satisfactory i mówi, że w pewnym momencie, że super fajna jest zabawa, ale w pewnym momencie zaczyna być zbyt dużo tych konstrukcji, ciężko się w tym ogarnąć. Nie wiesz, co robi, jakie rzeczy i gdzie masz budynki, które postawiłeś i pomyślałem sobie, kurde, to nie jest dobra wiadomość. Nie lubię nie ogarniać. No dobra. Mamy wiedzę na temat... każdą podstawową wiedzę mamy zaspokojoną. Wiemy, ile konsumujemy energii. Ile generujemy energii. Wiemy o wynalazkach. O. I niestety wiemy również, że za mało generujemy energii. Na szczęście można postawić kolejną turbinę wiatrową. Dobry wieczór, jak leci czas? Panie kochany, leci jak leci, jak... leci szybko. Czy widziałem siebie u klawitera? Nie, ja staram się unikać. Staram się unikać, jak ktoś coś o mnie mówi, albo... nieważne, czy mnie ktoś lubi, czy mnie ktoś nie lubi, nie interesuje mnie to, okej? W internecie. Więc raczej nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że nie zapałał do mnie gwałtowną niechęcią i to mi wystarcza do szczęścia, bo zdaje się, że nie. A nawet gdyby zapałał, no to cóż, takie życie. Mamy dużo lodu. Czy ktoś się orientuje, w jakim czasie przychodzą przelewy w Revolut? Chyba natychmiast. To... znaczy, to zależy, co masz na myśli. Revolut do Revoluta, czy między bankiem a Revolutem, to bardzo dużo zależy od różnych tam... od różnych rzeczy, które po drodze się znajdują. No dobra, co my mamy tutaj? A, musimy podgrzewacz zbudować i musimy stworzyć
urządzenie do wegetacji, do roślinności. Spróbujmy zobaczyć, no może zobaczymy, czy na fundamencie da się postawić coś. Może na czymś takim powinienem był postawić bazę i wtedy miałbym, nie? Wtedy mógłbym spokojnie ją rozbudowywać. Dobra, poszukajmy żelaza i innych takich składników. No proszę. O, co, tlen się kończy. Cyk. No proszę. Na skutek naszego wzrostu indeksu terraformacji odkryliśmy nowy blueprint, nową rzecz, którą można by zrobić. I to chyba będzie... A, zestaw do tlenu. Tier drugi. Nice, nie udusimy się tak od razu. Tak przynajmniej zakładam. Muszę znaleźć żelazo, żelazo, żelazo. Tak dużo surowców leżało na ziemi, teraz jest ich niestety coraz mniej. W zasięgu spaceru. Jest żelazo. Żelazo. O! Patrzcie, skrzynia ze skarbami spadła z nieba. O, jacie, ile rzeczy. Dobra. Trzeba tu będzie wrócić i pozbierać to wszystko. Okej. Powietrze. Jest powietrze. Hej, hej. Okej, lampa zewnętrzna. Zrobimy sobie stację wytwórczą, która pozwoli robić lepsze rzeczy niż ta, niż nasz lądownik. Bo nasz lądownik ma jakąś stację, ale... O i proszę. Można zrobić lepszy ten zbiornik na tlen. Egzoszkielet. I można też zrobić wodę. Okej. Chyba to, czego potrzebujemy przede wszystkim, to egzoszkielet, czyli magnez będzie nam potrzebny. Magnez, magnez, dużo magnesu. Coś fajnego na Apple Plus? Jest kilka rzeczy fajnych na Apple Plus. Severance jest fajne. Cholera. Mam mało miejsca w plecaku, muszę większy plecak. Sea jest fajne. Słyszałem, że niezły jest też Blackbird chyba? Blackbird, dobrze pamiętam? O więzieniu, takie coś? Cholera. Silikonu nie potrzebowałem. Potrzebowałem czegoś innego. Magnezu. Wczoraj skończyłem Teheran, polecam. A to tego nie widziałem. Oczy wypala ten czerwony kolor? Pomyśl sobie, co ja mam. Ja to nie tylko to widzę, ale też czuję w całym pokoju. Tą czerwień.
O kurde, duszę się. Okej. Okay. Dobra nasza. Mamy więcej slotów, dzięki egzoszkieletonowi. Egzoszkieletowi, chciałem powiedzieć, nie? Egzoszkieleton. Bardzo to wy... Hej, Zakusiek, dziękuję za suba. Czy surowce się odnawiają? Trudno mi powiedzieć, jeśli mam być szczery. Chyba rozsądnie byłoby wybudować skrzynkę, bo strasznie mam dużo towaru. Na przykład wodę tu trzymać. Kobalt. I teraz się wybrać w poszukiwaniu magnezu po raz kolejny. Czy Genshin będzie kiedyś? Nie, 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 nie. Ja się trzymam z daleka od tych gacha games. Genshin to była pierwsza gra z tej kategorii, na którą się dałem złapać. Pierwsza i ostatnia. Nigdy więcej. Fool me once! Shame on you. Fool me twice. Shame on me. Tak, tak na to patrzę. Bardzo przypomina Subnautikę. Tak, a to jest dobry wzorzec do naśladowania Subnautika. Ja bardzo czekam na taką grę polskiego studia. Sky... Kurde. Zapomniałem tytułu. Może mi przypomnicie. Zrobimy sobie lepszy... zbiornik na tlen. Forever Skies. Forever Skies. No, teraz mamy porządny zbiornik tlenu.